Dzień dobry, witam Państwa raz jeszcze serdecznie i z niekłamaną przyjemnością przedstawię Państwu gości, którzy, tak jak mówiłem, mają licencję na zarabianie i dla których Polska to za mało i dla wielu z nich świat to za mało. Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący jury i przewodniczący Rady Gospodarczej przy premierze, były premier Rzeczpospolitej. Witam serdecznie, panie premierze. Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego. Dzień dobry, panie prezesie. Monika Siecińska-Jaworowska, prezes zarządu firmy Słempol, finalistka 2014. Dzień dobry, pani prezes. Wojciech Wolny, prezes zarządu firmy LGBS, finalista 2014. I pan Bartłomiej Smolarek, partner w dziale doradztwa transakcyjnego EY. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak mówiliśmy, Polska to za mało, no ale żeby wyjść na świat i wypłynąć na te szerokie biznesowe wody, trzeba pokonać szereg trudności. Szereg trudności, w których państwo polskie wielu przedsiębiorcom pomaga. Ale czy pomaga faktycznie i czy ta pomoc mogłaby być większa? Panie premierze. Dobry wieczór. Wie pan, jako najstarszy żyjący były premier, to chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że na to patrzę z perspektywy historycznej i nasz eksport chyba 16 razy się zwiększył od tych czasów. Zmieniła się kompletnie struktura. Kiedyś to był węgiel, trochę stali, statki, może samoloty, ale samoloty tylko, które za ruble się sprzedawały transferowe, bo potem już nie chcieli od nas kupować. No i w związku z tym ta ekspansja lepiej czy gorzej wspierana przez państwo, bo myślę, że państwo przede wszystkim wspierać powinno stabilnością warunków gry. Ja pamiętam, jak wtedy przedsiębiorcy błagali, żeby kredyty nie były droższe niż 25%. Mówi, jak będzie 25% kredyt, to my sobie już świetnie poradzimy. No niestety wtedy kredyt potrafił być po 60%, prawda? No robiliśmy ubezpieczenia eksportowe. Jak szło, to krytycy powiedzą. Więc budowaliśmy warunki do prowadzenia gry i efekty dla mnie są zdumiewające. I o tych efektach najlepiej mówić jednak dzieląc tę całą scenę na firmy zagraniczne działające w Polsce i polscy aktorzy, polscy. I jak rozumiem, tutaj pan redaktor właśnie takich polskich zaprosił. Tak jest, z niekłamaną przyjemnością, prawdziwie polskich, takich, którzy podbijają świat, no ale podbijają też często korzystając z kredytu, bo w dzisiejszych czasach prowadzenie działalności gospodarczej bez kredytu często jest po prostu niemożliwe. Panie prezesie, pan na co dzień ma do czynienia z ludźmi, którzy wypływają na te szerokie wody, który wspiera ich właśnie między innymi kredytami po to, by te szerokie wody mogli zdobywać. Jak w tej chwili z pana perspektywy wygląda sytuacja i ekspansji polskich firm na rynki zagraniczne? Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja pewnie zaraz chwilę poproszę pana premiera, żeby dał mi listę tych przedsiębiorców, którzy chcą kredyty poniżej 25%, prawda? Bo w tej chwili sytuacja jest taka, że przedsiębiorcy są bardzo wymagający, jest bardzo konkurencyjny rynek bankowy i oprocentowanie kredytów, czy to obrotowych, czy to inwestycyjnych, do prowadzenia działalności gospodarczej jest na najniższym poziomie w historii naszego kraju. Co też powoduje, że przedsiębiorcy chętnie z niego korzystają. Natomiast na co chciałbym zwrócić uwagę, bo mówimy o tym rozwoju międzynarodowym, to my jako banki, jako PKO Bank Polski nie doganiamy jeszcze przedsiębiorców w tym ich marszu za granicę. To jest tak, że nie ma polskich banków za granicą, które wspierają polskie firmy. My powoli chcemy jako PKO Bank Polski to nadrabiać, natomiast przedsiębiorcy są dużo szybsi i oni już działają w wielu krajach i odnoszą niesamowite sukcesy. Panie prezes, często jest tak, że w momencie, kiedy planujemy założenie własnej działalności gospodarczej, kiedy planujemy ten swój pierwszy biznes, z reguły koncentrujemy się na tym, żeby stworzyć dobrą sieć sprzedaży, żeby stworzyć podstawy tej organizacji, a dopiero później gdzieś myśleć o tym, żeby wypłynąć na te międzynarodowe wody. Bardzo często koncentrując się na tym, żeby najpierw podbić Polskę. W waszym przypadku było zupełnie inaczej, bo wy w zasadzie od początku funkcjonowania firmy funkcjonujecie na zasadzie współpracy z zachodnimi partnerami. No i nie bez kozery można też panią nazwać królową łososia, no bo skoro produkty trafiają na dwór królewski, no to o czymś to świadczy.
Tak, to prawda. Może aż nie królowo łososia, tylko nasza tutaj branża akurat rybna jest dosyć mocno akcentowana, bo od już paru ładnych lat stanowimy dosyć prężny pion. Najnowsze fabryki łososiowe mieszczą się właśnie w Polsce. Wyprzedziliśmy nawet Francję, także to już jest, myślę, poziom naprawdę, który reprezentujemy ogólnoświatowy. I muszę powiedzieć, że było na początku trudno, bo my zaczęliśmy, nasza firma zaczęła swoją działalność od eksportu. Postawiliśmy dlatego na eksport, ponieważ produkujemy wyrób i produkt luksusowy. Musieliśmy znaleźć pod produkt rynek. I takim jednym z rynków był nasz sąsiedzki, czyli rynek niemiecki, belgijski, holenderski. Tam rozwinęliśmy sieć dystrybucyjną poprzez utworzenie własnych centrów logistycznych oraz stworzenie własnych pionów też działu jakości, ponieważ staraliśmy się przekonać naszych odbiorców o sumienności, o wytrwałości naszego przedsięwzięcia oraz o tym, iż nasz produkt polski jest produktem konkurencyjnym, stale innowacyjnym oraz da się go sprzedać na wszystkich rynkach Europy Zachodniej. I dodatkowo jeszcze kupować ten rynek Europy Zachodniej w Niemczech czy we Francji. Tak jest. Ostatnie właśnie nasze nabycie, 2 lata temu, firma francuska w Boulogne-sur-Mer z 40-letnią tradycją, marka Marcel B., którą w tej chwili rozwijamy i poprzez produkowanie tam luksusowych wyrobów wchodzimy właśnie w ten segment we wszystkich, w zasadzie do większości sieci obecnych na rynku francuskim. No takie akwizycje i zakupy pewnie jeszcze przed firmą LGBS. Natomiast wiadomo, że nie ma lepszych informatyków niż informatycy z Polski, ale branża jest generalnie niezwykle trudna. Niezwykle trudna, zwłaszcza jeżeli chodzi o ekspansję na rynki zagraniczne. No i specyficzna jest też to branża. Czy faktycznie jest tak, że trzeba najpierw zdobyć przyczółki, a dopiero później można ruszyć z ekspansją, czy można od razu patrzeć dużo dalej i widzieć dużo więcej, planując rozwój tak trudnego biznesu? No, muszę pana rozczarować, bo to zupełnie nie jest trudna branża, a ekspansja jest zupełnie prosta i nawet jeśli produkt nie jest dobrej jakości, to wszyscy go potrzebują. To nie zabrzmiało najlepiej. Tak trochę jest, to znaczy informatyka ma kilka fantastycznych cech, to znaczy z jednej strony faktycznie i tutaj muszę powiedzieć, że mamy my to szczęście, że działamy w branży, w której popyt przewyższa podaż i to na pewno eksport bardzo ułatwia. Tak? To znaczy według Gartnera w Europie w najbliższym czasie będzie brakowało kilkuset tysięcy programistów i to już nie jest kłopot ceny, czy to już nie jest kłopot jakby tej pracy, tylko po prostu tej pracy nie ma się kto podjąć, więc to pewnie tutaj nam troszkę tą pracę ułatwia. A to, co pan powiedział i jeszcze ta dziedzina, myślę, że to jest ważne, że my bardzo szybko, bo będąc bodaj 6- czy 8-osobowym zespołem, odkryliśmy, że droga do Wiednia samochodem zajmuje nam mniej czasu niż do Warszawy i że w zasadzie to te rynki, tam są tacy sami ludzie, nie różnią się od nas zupełnie niczym i możemy tak samo dla nich pracować i produkować jak na rynek wewnętrzny. I od początku nasza firma tak się rozwijała, że my nigdy nie różnicowaliśmy tych klientów, znaczy nigdy nie pracowaliśmy w inny sposób dla klientów z Polski, jak dla tych z zagranicy, z którym oni dosyć naturalnie przypływali z obu stron. Państwo w UI-u obserwujecie to, jak rozwijają się polskie firmy, w jaki sposób następuje ta ekspansja i to, co raportują wam też prezesi różnych organizacji, z czym mają kłopot. Z czym tak naprawdę ci, którzy chcą podbijać Europę, ale nie tylko Europę, bo przecież także rynki poza Unią Europejską zmagają się najczęściej i co jest największym kłopotem? Dla przedsiębiorców pierwszy kraj wydaje się dość prosty, jest naturalny. To tak jak się zaczynało pierwszy biznes w kraju, można otworzyć następny biznes gdzieś tam za granicą, można kontynuować swój biznes gdzieś tam za granicą. Prawdziwi herosi to ci, którzy rysują ten plan w liczbach 10 albo 20. Mieliśmy przyjemność, mamy przyjemność pomagać w planach rozwojowych naprawdę na dużą skalę i tu pewnie pojęcie Polska to za mało przekłada się na Europa to za mało i dopiero świat gdzieś jest jakimś wyzwaniem. To nie są łatwe plany i jeżeli ktoś by spytał, jak mierzyć sukces,
to uczciwie muszę powiedzieć, że plany podbijania 100 czy 20 krajów w krótkiej perspektywie mierzy się sukcesem przez osiągnięcie połowy planu. I to też jest bardzo dobrze, dlatego że uczymy się nowych gospodarek, uczymy się nowych kultur, uczymy się nowych otoczeń biznesowych i to przychodzi powoli, na to po prostu trzeba czasu. No być może potrzeba na to bardzo dużo czasu, panie premierze. No dobrze, chciałem tylko zadać pytanie, bo nie mówi się o tym, że Polska cywilizacyjnie wykonała gigantyczny krok, gigantyczny postęp, ale żeby dogonić kraje zachodniej Europy czy Stany Zjednoczone, trzeba nam będzie jeszcze 20-30 lat. Czy polscy przedsiębiorcy będą faktycznie potrzebowali 20-30 lat, czy nie jest tak, że oni już w wielu aspektach i w wielu obszarach dawno przegonili tą Europę Zachodnią? Powiem panu o doświadczeniu z tegorocznego konkursu. Mamy już przesłuchania finalistów i jeden z finalistów opowiada o tym, co jest najpiękniejszą melodią dla mojego ucha. To znaczy, jak przejmuje i kupuje firmy w Niemczech. Nie Niemcy jego, tylko on firmy w Niemczech. I jeden z kolegów z jury zadaje takie pytanie, no ale okej, no rozumiemy, Niemiec chce sprzedać. Często jest to biznes rodzinny, gdzie jest kłopot z sukcesją, ale mimo wszystko, jak kupicie tę firmę, to w jaki sposób dodacie wartości? I odpowiedź padła taka błyskawiczna, czyli to nie było coś, że człowiek szukał, tylko my po prostu jesteśmy w stanie wprowadzić taki controlling na poziomie międzynarodowym, a to są takie firmy rodzinne, które trochę żyją jeszcze w warunkach XX wieku. Więc nie tylko przejmujemy, nie tylko na moim ulubionym rynku, ale jeszcze ci najlepsi potrafią dodać wartości dodanej w tej najwyższej szkole jazdy, a nie tylko, jak to często malkontenci mówią, i wyłącznie poprzez niższy koszt siły roboczej. Panie prezesie, słuchając o różnych firmach, patrząc na biznesplany, które wpływają do banku w związku z kredytowaniem określonej działalności gospodarczej, myśli pan, że polskie firmy są o krok do przodu, jeżeli chodzi o takie myślenie innowacyjne, o to, co zawsze było bolączką polskich firm? Bo tak jak pan premier na samym początku mówił, kiedyś to był węgiel, stal, a teraz mamy firmy informatyczne, które idą jak burza. Jak to się zmieniło na przestrzeni tych ostatnich paru lat? Ja myślę, że ta dyskusja w Polsce innowacyjności zabrnęła w taki ślepy zaułek, że narzekamy, że jej nie ma, natomiast przykłady pani świadczą o tym, że doskonale sobie radzimy. Ja bym tutaj zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że pani jest pokoleniem, które przejęło spółkę od rodziców. Czyli ta sukcesja w Polsce, i ja to widzę w wielu firmach, to nie jest jednostkowa sytuacja, odbywa się w wzorowy sposób, że Polacy są jeszcze głodni sukcesów, w przeciwieństwie do kolejnej generacji firm niemieckich rodzinnych. I to jest jakby jedna ważna rzecz. Druga, jeżeli chodzi o mój ulubiony biznes informatyczny, bo sam mam dyplom inżynier informatyk, to uważam, że jest to świetny biznes dla Polaków, z tego względu, że tam konkurencja odbywa się w takim świecie, gdzie jest jeden język, lingua IT, prawda? Nie ma czegoś takiego, że jest IT niemieckie, węgierskie, polskie, angielskie. Oni posługują się tym samym językiem, w związku z tym te nasze przewagi szybkości podejmowania decyzji, determinacji, konsekwencji możemy śmiało wykorzystać. No i wydaje mi się, że jesteśmy na progu takiego zwycięstwa polskich firm informatycznych w Europie. Zaraz sprawdzimy, czy faktycznie tak jest, ale mówimy o tych najnowocześniejszych rozwiązaniach. Ja nie bez kozery wspomniałem o innowacyjności, ponieważ druga nasza debata między innymi temu będzie poświęcona, ale nie tylko innowacyjność, ale też produkty klasy premium, ta najwyższa półka, tak jak w przypadku pani prezes. Trudno zdobywa się rynek, udowadniając, że polskie jest najlepsze? Na początku było bardzo trudno, te pierwsze kroki. Ale z czasem, dostarczając nasze produkty, przekonaliśmy odbiorców, którzy dzisiaj, powiem szczerze, są zachwyceni polską jakością. Wiedzą, że Polak potrafi. Wiedzą, że nasze produkty przez swoją jakość, przez swoją innowacyjność, przez naszą konkurencyjność dorównują, powiem szczerze, produktom niemieckim, francuskim. Ale dorównują czy przeganiają, bo to jest być istotne. Być może już w tej chwili możemy powiedzieć o naszej branży, ja będę przedstawicielką naszej branży, przeganiają w tej chwili.
No, można mieć też nie najlepszy produkt, jak powiedział pan prezes. Nie, oczywiście żartuję. Natomiast czy faktycznie jest tak, jak mówił pan prezes Jagiełło, że teraz to już w zasadzie informatycy w Polsce i ta myśl informatyczna polska, to już jest zupełnie inna bajka nawet dla tych ludzi z Zachodu, którzy siedzą przed swoimi monitorami i programują. Tak, ja myślę, muszę to zdementować, ja nie mówiłem o słabej jakości. Ja żartowałem oczywiście. Ja myślałem o tym, że jest to oczywiście łatwy rynek, tak? To znaczy jest to dziedzina, w której relatywnie łatwo się sprzedaje, więc tak, muszę znowu pana premiera trochę rozczarować. Niemcy ciągle mają nadzieję, że programiści będą mówić po niemiecku i próbują jeszcze komentować kod źródłowy po niemiecku, ale wszyscy inni już to robią wyłącznie w tym języku technicznym, i który przypomina nieco angielski. Natomiast mieliśmy dzisiaj rozmawiać też o wsparciu państwa tutaj, tej dziedziny, i myślę, że tutaj chciałem do tego nawiązać, i myślę, że państwo stworzyło wspaniałe warunki, żebyśmy mogli dobrze działać, i tak sobie pomyślałem, że tak naprawdę to pewnie dużo lepsze szanse stworzyło mi Polska niż mojemu rówieśnikowi Niemcy, ze względu na te stare układy, na te firmy rodzinne. I pewnie ta informatyka jest okropna dla pana prezesa, bo zupełnie nie potrzebuje kapitału i nie potrzebuje kredytów, i stosunkowo łatwo się to robi za granicą, ale naprawdę, naprawdę myślę, że tutaj te zadania jakby podstawowe zostały wykonane, a w tej chwili bardzo fajnie obserwujemy na poziomie samorządowym wsparcie państwa jakby tego eksportu. Potrafią się przedstawiciele miasta pojawić podczas wizyty zagranicznych jakby kontrahentów, żeby przekonywać, że tu jest stabilnie, dobrze, że tutaj można produkować oprogramowanie. I wydaje mi się, że to Made in Poland zaczyna być rozpoznawalne jako w tej dziedzinie informatyki, jako produkt drogi, dużo droższy niż indyjski, czy dużo droższy niż chiński, ale skutecznie działający. Wszędzie, gdzie jest potrzebna kreatywna praca, tam jesteśmy bardzo dobrze postrzegani. To na koniec jeszcze króciutkie pytanie. Wiadomo, że najbardziej naturalnym krokiem jest krok zaraz za granicę, czyli na przykład Niemcy, o których dużo mówiliśmy, ale czy nie jest też tak, że polskie firmy nie patrzą już tylko na Niemcy, nie patrzą na Unię Europejską, ale pędzą gdzieś właśnie do Indii czy do Chin, i to tam zaczynają pomału rozdawać karty w szerokiej gamie branż? Indie czy Chiny to pewnie jeszcze rynki dla nas dość trudne, ale zdecydowanie kierunek Ameryki Łacińskiej albo Ameryki Południowej, gigantyczne gospodarki Brazylii, Chile, tam gdzie Made in Europe jest postrzegane bardzo dobrze, Made in Poland jako fragment Europy jest postrzegany równie dobrze, to może dla nas trochę rynki jeszcze niezbadane, może dopiero zaczynamy, ale na pewno tam jest duży potencjał. I tym optymistycznym akcentem kończymy, panie premierze. Mamy, panie redaktorze, dosłownie w ostatnich dniach otwartą linię w BGK na fuzję i przejęcia. Czyli, że państwo będzie wspomagało proces przejmowania firm za granicą. A my będziemy tłumaczyć to w TVN24 Biznes i Świat. Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący jury, przewodniczący Rady Gospodarczej przy premierze. Pan Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego. Monika Sicińska-Jaworowska, prezes zarządu firmy Słempol, finalistka 2014. Wojciech Wolny, prezes zarządu firmy LGBS, finalista 2014. I Bartłomiej Smolarek, partner w dziale doradztwa transakcyjnego EY. Dziękuję państwu pięknie za rozmowę. Państwu dziękuję.